No, na pewno my sobie jako sztab i zespół byśmy też nie zakładali takiego początku. Ten pierwsze mecze rządzą się swoimi prawami. Był to mecz, mieliśmy pozycję, wyśmienita postawa bramkarza, Głogowa, no i ten mecz przegraliśmy. Był to gdzieś porównywalny przeciwnik, można było ten mecz wygrać, tylko niestety za dużo żeśmy przestrzelili. Mecz drugi z Vive, wiemy jaki to jest klasowy przeciwnik i wiemy, że to jest mega duże wyzwanie. Też nie wyobrażałem sobie, że w takim stylu gdzieś tam prześpimy pierwsze 15 minut i Kielce po prostu już od samego początku miały mecz ustawiony, mogły grać sobie bardziej na luzie, a my gdzieś tam byliśmy po prostu zetronizowani tym naszym zachowaniem i ten mecz nie wyglądał. Jesteśmy na siebie wściekli ogólnie na to, jak te dwa mecze zagraliśmy i chcemy się zrekompensować sami sobie i przede wszystkim też kibicom. I tutaj się nastawiamy na walkę przez 60 minut i chcemy zrobić wszystko, żeby ten mecz u siebie wygrać z Kwizynem. Nie będzie to prosta sprawa, bo tam jest dużo też zawodników doświadczonych. Kwizyn też pokazał się w tych dwóch pierwszych meczach z dobrej strony. Także czeka nas trudna przeprawa. Jeżeli gdzieś tam myślimy o trzech punktach, to musimy zostawić bardzo dużo potu i sił na boisku. Dużo trener już w pierwszym pytaniu zahaczył o tematy, o które chciałem zapytać, ale może dla kibiców, którzy niekoniecznie śledzą ruchy transferowe i zmiany w drużynach. O ile ten Kwizyn, z którym zmierzymy się aktualnie, jest inny od tego, z którym tutaj w maju wysoko wygrywaliśmy jeszcze bez udziału publiczności? Trzymają innego trenera i ten trener stawia na innych, na całkowicie innych zawodników, na tych doświadczonych. Był poprzedni trener Jaszka i troszeczkę chciał odmłodzić ten skład i tym starszym nie dało tak tyle grania i w tym momencie gdzieś więcej gra i tak jak zawsze każdy sezon ma dobry Michał Peret. Miał dobry Michał Peret, stanowi duże zagrożenie dla nas i tak samo Krygier. Jest na rozegraniu, gra dużo też. Jest to strasznie niewygodny zawodnik, nie taki nieszablonowy i tych osób też obawiamy, mają mocną bramkę też. Mają trzech bramkarzy i tutaj dosyć, na takim dosyć dobrym poziomie i tutaj trener ma czym wybierać. No my, jak wiemy, mamy kontuzję naszego Adama Malchera, ale wydaje mi się, że nasi bramkarze, pomimo tego, że są młodzi, tak, są ambitni i gdzieś tam staną na wysokości zadania. No właśnie, trener teraz zahaczył jeszcze temat kontuzji. Ja też gdzieś niedokładnie dopytałem o to w pierwszym pytaniu, bo Adam Malcher już wiemy, 4 tygodnie, ale jest też kontuzjowany Wiktor Kawka, który wszedł w pierwszym meczu i wydawało się, że zaraz sprzątnie tutaj na parkiecie swoją grą, bo wyglądał na dobrze dysponowanego. I z przyczyn zdrowotnych w Kielcach nie zagrał też Patryk Maurer i trzeba przyznać, że trochę oprócz problemów wojskowych nie oszczędza nas tutaj ta kwestia zdrowotna i jak wygląda stan kadrowy na ten moment i zdrowotny w zespole. Patryk Maurer powiedział, że będzie w stanie grać w meczu tutaj z Kwizynem i na niego możemy liczyć, a wiemy, że z Adamem mamy absencję gdzieś koło 4 tygodni gdzieś jeszcze. No to jest sport, no to w sporcie są różne zdarzenia. I trzeba po prostu stawiać sobie głowę do góry i trzeba walczyć. Wiktor Kawka tak samo, złamany nos pechowo w meczu. Takie mamy dwie kontuzje, niezależne gdzieś tam od takiego naderwania, naciągnięcia. To są złamany nos i tak samo pośliznął się Adam na mokrej powierzchni w Kielcach i przeprost miał. I to są takie niespodziewane kontuzje. Bywają tak, trudno. Zrobimy wszystko, żeby ci, których mamy do dyspozycji, a są to dobrzy zawodnicy, żebyśmy pokazali się jak najlepszej strony. Idealnie byłoby, gdyby w tym zadaniu w trzeciej serii, gdzie walczymy o przełamanie z Kwizynem, wsparli nas kibice licznie, dlatego podejrzewam, że teraz jak już jest możliwość, to wam na pewno ich obecność na trybunach pomoże. Zawsze robili niesamowitą atmosferę i także zapraszamy ich na ten mecz i bądźcie z nami i zróbcie to, co robicie zawsze, bo to jest niesamowite. Dziękuję.